Cześć wszystkim, witam na kanale Pop Świadomość i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o firmach. Zaczniemy od filmu, który naprawdę mnie zaskoczył. Jest to Do ostatniej kości, który naprawdę wywołał we mnie bardzo dziwne emocje, które po prostu... Te emocje bardzo długo we mnie tkwiły. Bardzo długo nie mogłam sobie poradzić sama ze sobą, ze swoimi emocjami, z tym, co myślę na ten temat, na temat filmu i z fabuły i... Moja moralność została totalnie tutaj wystawiona na próbę i ciągle nie wiem do końca, co mam myśleć. Jedyne, co wiem, to przede wszystkim to, że film sam w sobie był niesamowity, aktorzy fenomenalni, fabuła niespodziewana, nietuzinkowa i niepowtarzalna jest bardzo dobra. W ogóle film jest oparty na podstawie książki, więc w sumie jestem ciekawa tej książki, ale z drugiej strony teraz już nie przeczytam jej na pewno. I myślę, że jeżeli bym przeczytała książkę, nie poszłabym na film. Choć z drugiej strony fajnie by było o tym poczytać, w sensie zobaczyć, jak autor, nie wiem kto napisał do końca, przedstawiła tę całą sytuację. Bo to jest mega dziwny, kontrowersyjny temat. Luca Guadagnino, nie wiem czy dobrze to wymawiam, pewnie nie, reżyser, który stworzył ten film, wyszedł na wyżyny. Jest to film opowiadający historię, to jest jakby na Filmwebie jest to jako romans, horror i dramat. I w sumie jest to idealne opisanie tego filmu jako gatunku. Sorry, właśnie kopnęłam statyw. W każdym razie jest to idealne opisanie tego filmu. I co mogę wam powiedzieć, jest to historia o dwójce nastolatków, którzy mają pewien problem. Tym problemem jest niemożność zachowywania się normalnie, bycia sobą w społeczeństwie, że tak powiem, jest spowodowane pewną niezwykłą anomalią. Nie powiedziałabym w sumie, że to anomalią, bo właśnie dzięki temu filmowi już nie powiem w ten sposób. Jest to swojego rodzaju inność. Myślę, że poniekąd związana z zaburzeniem odżywiania. I w sumie ten film bardzo mnie zachęcił do tego, żeby pogłębić ten temat, chociaż trochę się boję szukać informacji na jego temat, bo ten film po prostu porusza tematy kanibalizmu. I jest, no to bardzo kontrowersyjny temat, bardzo mało wiemy na ten temat i raczej, no nie jest to nic takiego, co chcielibyśmy doświadczyć w naszym życiu codziennym. Ale no, film porusza bardzo ciężki problem, bardzo dużo takiej moralności. Ja sama właśnie wyszłam z kina i nie wiedziałam, co mam myśleć na temat tego filmu, ponieważ sam film w sobie jest niesamowity. Historia też jest niesamowita, tylko ona daje nam taki brak zrozumienia. I daje nam takie pole do zastanowienia się nad naszym życiem, nad naszą moralnością i tutaj mamy właśnie zderzenie tego dramatu nastolatków z dramatem w bycia częścią społeczeństwa i zdawaniem sobie sprawy z tego, że to, co jakby ich dotyczy, niekoniecznie jest normalne. Nie jest czymś, co w społeczeństwie uważane jest za odpowiednie. Dlatego osobiście polecam pójść na ten film, ale nie mówię, że musicie na to iść, że to zmieni wasze życie. Na pewno zmieni, ale jest to film dla ludzi, którzy nie brzydzą się różnych rzeczy, nie boją się oglądać różnych rzeczy, bo jest tam wiele scen, które mogą zniesmaczyć i to bardzo, bardzo mocno. Kolejny film jest filmem polskim, a nie wiem czy wiecie, ale ja raczej lubię kino polskie. Nie mówię tutaj o kinie polskim komedii romantycznych, takich dosyć niskiego lotu, czy takich naszych szlagierów jak Listy do M. Chociaż byłam akurat na piątej części, ale nieważne.
Jestem jednak fanką takiego kina trochę z czarnym humorem, bo właśnie to kino polskie jest najfajniejsze. Też nie lubię filmów Patryka Wegi za bardzo, przepraszam pana, ale po prostu nie lubię kina akcji. Ten film został wyreżyserowany przez Jakuba Skoczenia, a jest to film Chrzciny. Film Chrzciny opowiada historię rodziny, która właśnie spotykają się wszyscy razem, żeby po prostu ochrzcić najmłodszego, najnowszego, że tak powiem, członka rodziny. I co w tym jest niezwykłego? Niezwykłe jest to, że chrzciny mają miejsce w dniu, gdy wybucha stan wojenny. Marianna, czyli głowa rodziny aktualnie, głowa rodziny, Marianna właśnie stara się, aby dzieci nie dowiedziały się o tym, że wybuchł stan wojenny, ponieważ ze względu na ich różne statusy, różne polityczne partie, różne zawodowe zobowiązania, musieliby wyjechać po prostu z rodzinnego domu, a nie widzieli się wszyscy razem od 15 lat. No i Marianna tutaj próbuje zrobić wszystko tak, aby pozbawić dzieci informacji z zewnątrz, praktycznie zamyka ich w środku, w domu i próbuje sobie jakby stworzyć taką enklawę, taki właśnie zamkniętą przestrzeń bez dostępu do żadnej informacji. Psuje telewizory, radia, chowa je wszędzie, tylko żeby dzieci nie dowiedziały się, jak wygląda sytuacja w Polsce w tym momencie. Uważam, że sam film naprawdę jest śmieszny, idealnie obrazuje to, jak polskie społeczeństwo wygląda, jak polskie rodziny często wyglądają, jakie absurdalne rzeczy się zdarzają i jak bardzo pewne wydarzenia wpływają na to, jak rodzina wygląda. Wiele kłótni, wiele sporów, wiele bardzo dziwnych sytuacji. Ja bardzo lubię przewrotność polskich komedii, przede wszystkim czarnych komedii, bo to jest zdecydowanie mój ulubiony humor. I uważam, że Chrzciny są idealnym zwieńczeniem tego, jak społeczeństwo polskie wygląda. I ja osobiście bardzo polecam oglądać ten film, zwłaszcza jeżeli właśnie lubicie takie tematy obyczajowe. Poza polskimi chrzcinami jeszcze na pewno chciałabym polecić Don't Worry Darling, czyli już nie pamiętam jak, Nie martw się kochanie, chyba jest po polsku, od Olivia Wilde. I powiem wam tak, że ja nie byłam akurat na tym filmie w kinie. Nie byłam na tym filmie w kinie, ale oglądałam go potem na HBO Max i ogółem, no on był w kinie w tym roku, więc jakby o nim też powiem. Jest to film psychologiczny, bardzo skomplikowany, jest on thrillerem. To jest taka dystopia, utopia-dystopia i uważam, że naprawdę jest warty zobaczenia. Świetnie wykreowany świat, naprawdę wow. Uważam, że jakby ja nie spodziewałam się takiego rozwiązania i takiego takiej bazy dla tego świata. Nie spodziewałam się tego, w jakim kierunku to pójdzie i po prostu mile się zaskoczyłam. Naprawdę ten film zdecydowanie jest jednym z lepszych, jakie widziałam w ostatnich może 5 latach. Chciałabym jeszcze opowiedzieć wam o dwóch filmach. Jeden z nich jest filmem, który naprawdę mnie wzruszył i jest to film wyreżyserowany przez Sophie Hyde. Jest to piękna historia. Mamy tutaj starszą kobietę, którą gra Emma Thompson, znana nam z wielu filmów, oraz zaraz sprawdzę dokładnie imię, nazwisko aktora grającego młodszą postać. Jest to Daryl McCormack. I oni razem znajdują się w dosyć niecodziennej sytuacji, ponieważ starsza kobieta wynajmuje młodszego mężczyznę do tego, aby uprawiać miłość. Ona po śmierci swojego męża no długo była sama i chciała coś zmienić w swoim życiu i jedną z tych zmian właśnie było spotkanie pana z towarzystwa. I mamy tutaj bardzo ciekawą opowieść o przede wszystkim różnicach pokoleniowych, o próbie zrozumienia siebie, swojej seksualności. A nie wiem, czy mogę to mówić na YouTubie. I ogółem zrozumienia wszystkiego, co związane z nami i popatrzenie na siebie przez pryzmat indywiduum,
a nie przez pryzmat tego, co społeczeństwo nam każe zrobić. Pozornie prosta historia ma niesamowicie wiele den. Nie jest ona zwykłym sposobem opowiedzenia o, nie wiem, o różnicach właśnie pokoleniowych na zasadzie: o, jestem starszą panią, która ma 70 lat, o, jestem młodym mężczyzną, który ma 20 parę i musi sobie zarobić na college czy otworzenie własnego biznesu. Jest tutaj coś więcej i niesamowite jest to, jak bardzo przewrotna jest ta historia. Jest to taki dramat obyczajowy i naprawdę polecam z całego serca, bo daje do myślenia i zostaje z wami na dosyć długo. Ja ciągle pamiętam, jakie emocje we mnie wzbudziło i to jest taki film, który naprawdę jest warto oglądnąć, tak nawet dla samego siebie, żeby poniekąd przeanalizować swoje życie i zastanowić się na chwilę nad tym, co właściwie my z nim robimy. A kolejny film i ostatni, o którym dzisiaj wam będę mówić, to film Bossy, w który gra m.in. Penelope Cruz, Antonio Banderas czy Oscar Martinez. Jest to przepiękna historia, bardzo taka historia alternatywna. Jest to historia taka bardzo przewrotna. Jest to historia, której się nie spodziewacie. Jest to komedia, ale komedia w bardzo taki niestandardowy, niesztampowy sposób. Jest takim eksperymentem reżysera z zabawą z aktorami i dosłownie właśnie o tym opowiada. Bardzo bogaty człowiek, który chce wydać jakoś pieniądze tak, żeby zostać zapamiętanym, postanawia, że wyreżyseruje film i wynajmie do tego najbardziej znane osoby i jako reżysera, i jako aktorów. No i reżyserem jest Penelope Cruz. Tutaj gra rolę, zaraz sprawdzę, jak się nazywa, Loli Suaves, jakoś tak się pyta. I ona lubi eksperymentować. Mężczyzna daje jej dosyć wolną rękę, dlatego to, co z tego wynika, jest dosyć interesujące. Zachęcam was bardzo serdecznie, bo jest to jedno z takich lepszych kin, bardziej trochę ambitne niż Listy do M, ale jednocześnie bardzo piękne, bardzo takie niesztampowe. Przede wszystkim widzimy zupełnie inne ujęcie kamery, zabawę światłem, zabawę aktorami, więc to nie jest taka bardzo prosta historia, którą po prostu ktoś chce nam opowiedzieć. No i to będzie wszystko na dziś. Nie chcę was dłużej zanudzać filmem o filmach. Jeżeli wam się taka forma filmików podoba, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, a tymczasem zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!